Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, w Polsce jeszcze jasno. Witamy z Big Book Cafe, w której tęsknimy za Państwem potwornie każdego dnia. Bardzo byśmy chcieli organizować tłumnie przez Was uczęszczane wydarzenia, ale chwilowo jeszcze się nie ma. Od początku. Jeszcze nie widać się. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa z Big Book Cafe, kawiarni, księgarni, centrum wydarzeń, w którym tęsknimy za Państwem przepotwornie, ale na razie chyba tak być musi, więc korzystamy z technologii, żeby się z Państwem połączyć. Dziękujemy tym wszystkim, którzy od początku pandemii kupują u nas książki, również autorek, z którymi dzisiaj będziemy rozmawiali. Dziękujemy autorom, pisarzom, artystom, którzy nas wspierają w książce na wynos naszej specjalnej akcji, która pozwalała nam być z Wami w bliskim kontakcie, czuć Waszą obecność i wsparcie wtedy, kiedy nie mogliśmy się widywać. Teraz już możemy, od poniedziałku Big Book Cafe i nasze drzwi szeroko otwarte. Jesteśmy pięknie dla Państwa wyposażeni, przygotowani, zdezynfekowani i zapraszamy, żebyście przybywali do nas i korzystali z tego miejsca tak bardzo, jak w tej chwili jeszcze można, czyli przede wszystkim szperając w książkach i popijając pyszną kawę. U nas nastroje całkiem dobre, całkiem optymistyczne i pozytywne, stąd pozytywna, malowana przez Tosię, mają zaprzyjaźnioną dziewczynkę, korona na głowie, bo dzisiejsze spotkanie pod tytułem Korona mi z głowy nie spada, będzie o pozytywnej mocy twórczej, o dobrych pomysłach, o wierze w przyszłość, a z nami dwie wspaniałe pisarki. Katarzyna Tubylewicz łączy się z nami ze Sztokholmu. Witaj, Kasiu. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że Was widzę. Masz piękną koronę, złotą, jak należy. I Magdalena Parys, która jest w Berlinie. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ty masz koronę w stylu eko. Też bardzo popieramy, lubimy tutaj wszystkie roślinne motywy. Drogie panie, my się znamy dobrze, lubimy się, więc nie będziemy się przed Państwem usztywniać i będziemy sobie mówić po imieniu. Zapraszamy Państwa do intensywnego oglądania nas, bycia w kontakcie. Proszę zadawać pytania, publikować komentarze. Będziemy na nie na bieżąco reagować i na pewno część z Państwa pytań przekażę pisarkom, żeby mogły zabrać i w tym temacie głos. Ale jakby zacznijmy może od drobnego wprowadzenia się w klimat, czyli bardzo proszę, powiedzcie mi odrobinę o tym, gdzie Wy właściwie jesteście, co my tam za Wami widzimy. Kasiu, dosłownie, gdzie jesteś, co wokół Ciebie, jaka dzisiaj pogoda w Sztokholmie, jaki klimat? Pogoda jest piękna, nareszcie, bo w ogóle mamy bardzo zimną wiosnę, zupełnie jak książki, ale dzisiaj nawet się opalałam. I siedzę w tej chwili w pokoju, w którym jest dużo książek, ale ich nie widać, bo jeżeli widać książki, to wtedy mam złe światło, muszę siedzieć twarzą do okna. I za oknem widzę las, dlatego że ja mieszkam bardzo blisko miasta, ale zarazem nad jeziorem i w lesie, więc tak wakacyjnie. I ponieważ w Szwecji z jednej strony my mamy dużo więcej wolności przez cały czas pandemii niż większość Europy, ale z drugiej strony słuchamy różnych nakazów i zaleceń, to istnieje taka możliwość, że nie będziemy mogli jechać nigdzie na wakacje, bo możemy tylko na razie poruszać się 2 godziny od domu, więc pewnie spędzę właśnie w tym lesie i nad tym jeziorem także wakacje. Tak właśnie to wygląda. No, Sztokholm, miasto wielu wysp, właściwie można się nie czuć jak w mieście, to jest błogosławieństwo bycia w takiej przestrzeni. Magdo, a jaka, gdzie jesteśmy u Ciebie? U Ciebie książki, jak się należy, ale też ścięty skos. Nie wiem w ogóle, w jakiej dzielnicy Berlina mieszkasz, nie wiem, czy się chcesz dzielić z nami, ale powiedz, jaka atmosfera wokół Ciebie. Szybko opowiem, tylko właśnie jestem dobry wieczór Państwu jeszcze raz, bardzo serdecznie witam. Jestem lekko podenerwowana, bo czuję, jak sklejona z tyłu korona się że tak powiem, zaraz odpadnie, więc jeśli nie będziecie miały nic przeciwko temu, żebym się nie koncentrowała na koronie, tylko na tym, co mówię, to ją już powoli ściągnę. Dobrze, Magdo, zgodnie z tytułem wieczoru Korona mi z głowy nie spada, bo ją zdejmuję. Dokładnie. Dobrze. Także przepraszam emocje, bo tu widzę niebezpieczeństwo. No tak, za mną książki, wokół mnie wszędzie książki. Chętnie też byłabym w innym miejscu, w domu, w Berlinie, gdyby nie to, że w naszym domu mieszka bardzo dużo ludzi.
Znaczy, mamy jak to? To znaczy, no tak, no mieszka sporo ludzi w tym sensie, że tak, trójka dzieci, no nie mogę im powiedzieć, że nie mogą przyjść koleżanki czy koledzy z osiedla i tak dalej. Staram się, żeby tak nie zawsze było, ale ich jakoś to w ogóle, no nie wiem, nie wzrusza, że mama coś nagrywa. I w tym momencie po prostu jest zawsze głośno, więc ja zawsze zamknięta w tej swojej klitce nadaję. Mam nadzieję, że... Ale widzę ją. Nie, już widzę. Mm-hmm. Tak, także jestem w dzielnicy niedaleko, powiem dla ułatwienia, Tempelhof. Dla wielu Polaków, którzy odwiedzają często Berlin, jest to dzielnica na pewno dość znana, ponieważ jest tam, znajduje się olbrzymie, już byłe lotnisko, a w tej chwili przepiękne miejsce rozrywek i taki park się tam tworzy. No, a też starszym Polakom znana z tego, ponieważ tam przeważnie uprowadzono samoloty za czasów PRL-u. To było to lotnisko, gdzie po prostu nasi Polacy uprowadzali samoloty, żeby wylądować w Berlinie Zachodnim. Także specjalnie przywołuję to, a tak naprawdę jeszcze trochę dalej. Jakoś już mniej Berlin, taka bardzo zielona wyspa gdzieś na obrzeżach Berlina. Także do tego lotniska Tempelhof muszę dość szybko jechać samochodem, żeby w 10 minut się tam znaleźć. Rozumiemy. To już wiemy, gdzie jesteśmy. Drodzy Państwo, my też jesteśmy w sytuacji na żywo. Nic tu nie jest udawane, w związku z czym, jeśli macie jakieś opóźnienia dźwięku, przymrożenia obrazu, no to bardzo prosimy o cierpliwość, bo tego nie przeskoczymy. Ale rozmawiamy i mam nadzieję, że nic nam w tym nie przeszkodzi. Wiemy już o Waszym najbliższym otoczeniu, ale chciałam z Wami się też wymienić wrażeniami o tym, w jakiej w ogóle atmosferze w tej chwili żyjemy w swoich krajach. Wy nas znacie lepiej niż my, pewnie Wasze społeczeństwa, Wy nas znacie świetnie. Ja mam takie poczucie, że w tej chwili w Polsce jesteśmy w sytuacji dość trudnej. To znaczy, czuję wielu z nas już poirytowanie. Ta pandemia trwa długo. Jesteśmy trochę nią znużeni, trochę zniecierpliwieni, trochę też skonfundowani, dlatego że jak w wielu innych krajach Europy mamy poczucie, że luzowane są obostrzenia, podczas gdy, jeśli chodzi o takie wskaźniki mierzące liczbę chorych, zakażonych, ozdrowiałych, właściwie trudno dostrzec spójność logiczną pomiędzy jednym a drugim. Ważymy bardzo wiele różnych zmiennych z życia ekonomicznego, z życia prywatnego, osobistego. Wielu z nas w bardzo różnym, powiedziałabym, tempie i sinusoidzie przechodzi momenty odwagi, zwiększonego lęku. W tej chwili w Polsce mam poczucie, że jesteśmy w takim trudnym momencie istnienia ogólnego przyzwolenia na powolny powrót do normalności, no ale właśnie nie wiemy, co to znaczy. Więc mam wrażenie, że paradoksalnie lepiej Polacy zgodnie ze swoją historią i pewnymi kompetencjami społecznymi znosili wytrzymywanie pewnego kryzysowego momentu niż ten pragmatyczny czas, który mamy przed sobą. A chciałabym Was sobie poprosić o takie w miarę krótkie podsumowanie, jak widzicie dzisiaj ducha czasu w Niemczech, w Szwecji. Magdo, może zacznij Ty. Jak w Niemczech od pragmatyzmu, tak, to akurat z pragmatyzmem Wam powinno być łatwiej. Tak, Niemcy są niezwykle pragmatycznym narodem, to można szybko poznać po tym, na przykład jeśli przyjeżdżają do nas znajomi z Polski, przeważnie dziennikarze czy pisarze, i mojego męża, i mój mąż Niemiec pyta się ich, czy są głodni, a oni po prostu tak jak dobrze wychowani Polacy przeważnie się krygują, mówią nie, no gdzie, a po podróży 20-godzinnej, tak? Wówczas mój mąż mówi, no oni powiedzieli, że nie są głodni, chociaż przyszykował praktycznie cały bufet. No ale powiedzieli, że nie są głodni, to nic nie otrzymają. Tak jest Niemiec. Jeśli mówisz tak, to on bierze to na tak. Jeśli mówisz nie, to on bierze na nie. I teraz szybciutko wracając do pandemii, bo ja mam tendencję, żeby się rozgadywać, to wygląda to w ten sposób, że tym razem jednak Niemcy, większość społeczeństwa wykazuje się tym pragmatyzmem, o którym wspominałaś, ale są już, to trzeba po prostu sobie wyobrazić, że w porównaniu z Polską, jak wygląda sytuacja? Niemcy są naprawdę na wskroś demokratycznym krajem, właściwie podczas, i mówię to w całym znaczeniu tego słowa, demokracja jako demokracja, nie to tak jak my w Polsce jej pragniemy, tylko w Niemczech ten liberalizm, demokracja, czyli jeśli zabiera się im prawo do demonstracji, do wyjścia z domu, czy do czegokolwiek, do czego byli przyzwyczajeni, to nagle zaczyna się coś dziać, w Niemczech zaczyna coś wrzeć.
I mam wrażenie, że zaczyna się dziać coś podobnego do tego, co było 6 lat temu, kiedy tworzyła się słynna Pegida, a później z niej wyrosła skrajna prawica AfD, partia, która dzisiaj zbiera żniwo. Tak samo w tej chwili mamy na ulicach demonstrantów, na razie nie jest ich jeszcze bardzo wielu, ale już są widoczni, już są słyszalni i to są, i tam zbierają się i radykalni lewicowi i radykalni prawicowi i przeciwnicy szczepionek i przeciwnicy czegokolwiek i tak samo ludzie, którzy po prostu mówią, starzy ludzie, wczoraj widziałam taki program starszego człowieka, prawie 90-letniego, który płakał, nie widziałem 8 tygodni swojej żony, płakał tak strasznie, że po prostu zobaczyłam, że wśród tych ludzi, którzy tam sprzeciwiają się temu, co się dzieje w tej chwili, tym obostrzeniom, że są po prostu jak zwykle zwyczajni ludzie, którzy mówią, błagam, dopuść mnie do żony, dopuść mnie do nie wiem, chcę zobaczyć swoją córkę, której długo nie widziałam, także tak nie widziałam. Czyli rozumiem, że wytrzymałość i na poziomie społecznym, zbiorowym, politycznym i takim bardzo prywatnym gdzieś się kończy. Kasiu, jak jest u Was? No bo wiemy, że Szwecja przyjęła inną własną drogę, szeroko dyskutowaną. Mieliśmy też wiele okazji, żeby czytać, słuchać Twoich wspaniałych komentarzy, które nam ten obraz przybliżają i pokazują, jak zwykle u Ciebie, że stereotypy się Szwecji wcale nie trzymają. Proszę powiedz, jak jest z tą cierpliwością, też zaufaniem wzajemnym, publicznym w tej chwili w Szwecji? No, Szwecja jest mniej straumatyzowana, tak bym to ujęła, dlatego że nie doświadczyła tej maksymalnej izolacji, nie doświadczyła lockdownu. Przede wszystkim Szwedzi też nie doświadczyli tej sytuacji, w której nagle państwo staje się przede wszystkim instytucją kontrolującą każdy ich krok. Tutaj ani nie było policji, która sprawdzała, czy nie ma zbyt dużo ludzi w kawiarniach, które cały czas działały, ani nikomu nie przyszło do głowy, żeby wprowadzać jakieś rozwiązania typu apy kontrolujące, czy ludzie ze sobą się nie spotykają, albo przemieszcza się wirus. Także w Szwecji bardzo pilnowano tego, aby społeczeństwo w jakiś sposób pozostawało solidarne i trzymało się zasad pewnej izolacji społecznej, dlatego że Szwedzi do dzisiaj pracują z domu w swojej większości. Tak jak powiedziałam, nie przemieszczają się w tej chwili po kraju, bo teraz jest takie zalecenie i prośba od epidemiologów i od polityków, ale cały czas działało normalne życie. Bardzo ważne jest to, że na przykład działały szkoły podstawowe i w tej chwili już wiadomo, że w wielu krajach fakt, że wszystkie dzieci były w domu, spowodował, że te dzieci, które pochodzą z trudnych rodzin, te dzieci, które pochodzą z rodzin przemocowych, przeżyły piekło. W Szwecji tego problemu nie było. I dlatego mam wrażenie, że cały czas panuje tutaj większy spokój, mimo tego, że w tej chwili Szwecja ma dosyć wysokie statystyki zgonów na tle tego, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Europie. I w ogóle jak się porówna na przykład liczbę osób zakażonych, czy osób, które zmarły na COVID-19 w Szwecji w porównaniu z krajami skandynawskimi, sąsiedzkimi, które wprowadziły lockdown, no to Szwecja wypada znacznie gorzej, o tym można wciąż czytać w polskich mediach i bardzo często są to takie informacje dosyć napastliwe. I w Szwecji trwa dyskusja na temat szwedzkiej strategii. To nie jest tak, że wszyscy 100% społeczeństwa zgadza się, że tak jest najlepiej, bo byłaby to chyba wtedy, byłby to jakiś niedobry sygnał. Więc trwa dyskusja, są naukowcy szwedzcy, którzy nie zgadzają się z tym, co proponuje Państwowa Agencja Zdrowia i taka postać, która w Polsce jest już chyba wszystkim znana, czyli Anders Tegnell, państwowy epidemiolog, ale jak pokazują badania społeczne, badania opinii, to prawie 70% Szwedów jest zadowolonych z tego, jak kraj radzi sobie z epidemią. I przede wszystkim mam wrażenie, że ludzie się dużo mniej boją. To po prostu jest... to po prostu czuć w rozmowach ze zwykłymi ludźmi, których się spotyka, bo chociaż nie ma tak dużo spotkań towarzyskich jak bywało i nie ma tak dużo ludzi na ulicach i zdecydowanie dużo mniej ludzi w komunikacji miejskiej i w takich różnych miejscach. Tak, na przykład ja chodzę codziennie na jogę i tutaj muszę powiedzieć, że zaczynam mieć wrażenie, że powinno się zrobić jakieś specjalne badania na mojej, na grupie ludzi, z którymi praktykują jogę, dlatego że my w czasie
apogeum epidemii praktykowaliśmy 26 osób, to znaczy w bardzo dużym pomieszczeniu, gdzie było 2 metry od każdej maty i nauczyciel dezynfekował ręce, jeżeli kogoś dotykał, po każdym dotyku, ale chcę mu powiedzieć, że nikt nie zachorował z całej tej grupy. A Sztokholm w tym czasie, w którym my praktykowaliśmy jogę, był no właśnie jakimś takim najważniejszym ogniskiem. Przy czym no, nie od dziś wiadomo, przepraszam Kasiu, że wchodzę Ci w słowo, że joga zwiększa odporność, w związku z czym myślę, że... Zdecydowanie, tak jest. I jogowe oddychanie. Ja oglądałam nawet jakieś takie instruktażowe filmy amerykańskich lekarzy, którzy sugerowali, żeby w specjalny sposób oddychać, jeżeli ktoś się zarazi COVID, dlatego że to ma przeciwdziałać pogorszeniu się stanu pacjentów i było to po prostu zwykłe oddychanie jogowe. My w ogóle wszystkim Państwu zalecamy spokojne oddychanie. Bardzo się cieszymy, że przybywa Państwa wśród nas, że jest coraz więcej widzów i bardzo witamy Pana Janusza Leona Wiśniewskiego, który prawdopodobnie, nie wiem, czy z Niemiec się z nami łączy, czy z Polski, ale, ale bardzo nam miło. Z Gdańska, Janusz, dobrze. Magdo, coś chciałaś dodać? Tak, chciałam jeszcze powiedzieć, Kasiu, powiedz mi, ile w tej chwili milionów obywateli liczy Szwecja? Przepraszam, 9 milionów, a jeżeli chcesz zapytać o statystykę zgonów, to... Nie, ja absolutnie nie chcę wchodzić w tę dyskusję. Pisarki są przygotowane. Tak, nie, ale ja nie chcę wchodzić w tę dyskusję, ponieważ ani nie jestem wirologiem, ani nie jestem lekarzem i tak dalej. Myślę sobie tylko o tym, że Niemcy mają 80 milionów. Czy ja powiedziałam 9? Nie, już 10 milionów, źle powiedziałam, 10 milionów. Bo ciągle jeszcze, o ile mnie, ten 1/8 tego, co mamy w Niemczech. Tak. Ale mówisz, Magdo, dlatego, że to zmienia relacje z władzą, zaufanie publiczne? Absolutnie, czy... absolutnie. Zawsze opanowanie kraju, świata, państwa, znaczy państwa, które liczy wielu obywateli, którzy są skupieni w dużych aglomeracjach, bo Niemcy to nie jest kraj Berlina, Niemcy to nie jest kraj Bonn. Tak? Tam jest mnóstwo wielkich miast, nie na darmo mówimy o tym, że to jest Republika Federalna Niemiec. Tak? Mamy pełno landów i każdy land ma swojego prezydenta, ma swoich ministrów, senatorów i tak dalej, tak po kolei, którzy no, niekoniecznie zawsze podążali tą ścieżką, którą narzucała Merkel. Tak? To nawet jeśli został wprowadzony ta ustawa, że mamy ustawę kryzysową i tak dalej i był wprowadzony lockdown, to i tak nie było wprowadzane te wszystkie postrzeżenia tak samo. My z Polski znamy, że jeśli po prostu znamy centralną władzę. W Niemczech czegoś takiego nie ma. Po II wojnie światowej nie bez powodu, żeby już żaden Führer ani żaden wódz więcej się nie mógł pojawić i cały kraj nie mógł za nim podążyć, wszyscy obywatele, podzielono Niemcy na wiele landów i każdy ten land jest odpowiedzialny za swoich obywateli w tym landzie. Mhm. I podobnie sytuacja wyglądała teraz w Niemczech, gdzie były spore różnice między prezydentami, czy to była Westfalia, czy to była, nie wiem, czy to był Berlin, czy Brandenburgia, czy Mecklenburg-Vorpommern, tak, mamy ich bardzo dużo i były dyskusje i niezgody, mimo wszystko starali się jakoś pogodzić i podążać tą jedną ścieżką, ale na przykład jednego dnia gdzieś wprowadzono obowiązkowe, obligatoryjne noszenie masek, a zupełnie inaczej wyglądało to w landzie obok, gdzie dopiero kilka dni później to wprowadzono. Mhm. I 80 milionów ludzi, zdobyć ich zaufanie, to co właściwie rząd Niemiec i tych poszczególnych landów przez te ostatnie tygodnie wykonał, to cokolwiek by się nie miało zdarzyć, a sytuacja jest niezwykle dynamiczna, ja zawsze będę wspominała ten okres jako niebywały okres jakiegoś, czegoś niesamowitego. To, co Merkel wyprawiała ze swoimi przemówieniami w sensie pozytywnym, to, co Instytut Roberta Kocha robił codziennie, informując podczas konferencji prasowej, co się dzieje, jak ministrowie poszczególnych landów tłumaczyli swoim obywatelom, że te decyzje podejmują, bo poradzili się oraz na przykład, nie wiem, filozofa, tak, i lekarzy, to nigdy nie były decyzje tylko polityków. Mam wrażenie, że na jakiś czas oddano tę władzę naukowcom.
To ja chciałam. Pozazdrościć. Kasiu, proszę, dopowiedz szwedzki tak. wątek i chciałabym, żebyśmy z polityki przeniosły się do literatury. Nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy. Oczywiście jest liczba ludności inna, ale Szwecja to jest też kraj, w którym wielką władzę mają samorządy i na przykład służbą zdrowia zarządzają samorządy. To nie jest odgórnie państwowo zarządzane. Mhm. Tak samo jest ze szkolnictwem. W Szwecji kryzysem właściwie w ogóle nie władali politycy, to znaczy co jakiś czas pojawiał się premier, ale to jest właściwie kryzys, którym zarządzają naukowcy, zwłaszcza epidemiolodzy. I jeszcze chciałam powiedzieć, że Szwecja wcale nie jest takim prostym krajem, bo to jest kraj bardzo wielokulturowy. Nie tylko Niemcy są wielokulturowe, ale Szwecja chyba w tej chwili procentowo być może jest nawet bardziej wielokulturowa niż Niemcy. Pamiętajmy, że 17% ludzi w Szwecji to są ludzie, którzy tu się nie urodzili. Więc jeżeli pomyślimy jeszcze o dzieciach tych ludzi, to mówimy o społeczeństwie, w którym na przykład na początku epidemii pojawił się taki problem, że zapomniano o tym, to był jeden z błędów szwedzkiej strategii, że trzeba natychmiast informować, jak się chronić i jak się izolować, nie tylko po szwedzku, dlatego że w Szwecji jest dość dużo ludzi, którzy szwedzkiego w ogóle nie znają. I fakt, że informacje w innych językach ruszyły jakoś tak po 2 tygodniach, spowodował, że między innymi to była jedna z przyczyn, dla których na przedmieściach takich etnicznych, na których jest mało rodowitych Szwedów, a bardzo dużo ludzi z całego świata, tam było dużo więcej zachorowań na początku epidemii. Bardzo Wam dziękuję za tą panoramę, jest zupełnie niesamowita i też godna pozazdroszczenia, bo my jesteśmy w Polsce i w przeciwnej sytuacji ze względu na, powiedziałabym, dosyć niskie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem naszych polityków i to jest raczej sprawa, z którą sobie musimy radzić od wielu lat, nie kwestia ostatnich kadencji. Z drugiej strony no też jesteśmy w rzeczywistości, w której samorządy lamentują, że mają za mały wpływ na sytuację, więc godne pozazdroszczenia jest również pewna synergia w Waszych krajach procesów decyzyjnych i opinii naukowych. To u nas też jest bardzo wiele rozbieżności w tym zakresie, ale jeśli chodzi o taki wymiar międzynarodowy, to chcę powiedzieć, że mamy gości z Lublina i z Madrytu, więc też nas widać i słychać w różnych miejscach, gdzie też pewnie Państwo różnie przeżywają ten czas, także prosimy o pisanie do nas, czy zadawanie Paniom pytań. Będę ja przekazywała to, co znajdę w komentarzach. Ale chciałabym, żebyśmy się, drogie Panie, przesunęły trochę z tego pejzażu społeczno-politycznego odrobinę w świat literatury, ale też nie do końca. To znaczy chciałam Was zapytać o to, czy w tym niezwykłym czasie pisarze niemieccy, szwedzcy i życie literackie były dla tych społeczeństw istotne? To znaczy, czy pisarze zabierają głos w tych sprawach? Czy są książki, o których Szwedzi, Niemcy sobie przypomnieli, bo są dla nich jakoś szczególnie ważne? Chcę Was też zapytać, jak wyglądało życie i wygląda życie księgarni, rynku literackiego w tych bardzo różnych od naszej sytuacjach. Może Kasiu, zacznij proszę Ty od Szwecji, no, która, jak już nam powiedziałaś, jest mniej straumowana i mniej zamknięta zdecydowanie. Czy było po prostu normalnie u Was? Tak, normalnie działały biblioteki, ale na przykład biblioteki w Nacka, gdzie mieszkam, miały takie specjalne akcje dla ludzi powyżej 70 lat, którym zalecano, aby nie bywali w tych miejscach, w których jest dużo osób, aby się izolowali. I właśnie biblioteki dostarczały dla tych czytelników zamówione książki. To była taka dosyć wczesna akcja związana z literaturą. Muszę powiedzieć, że zastanawiałam się nad tym dość długo i naprawdę mam poczucie, że świat pisarzy nie był aż tak bardzo zaangażowany w na temat tego, co się dzieje. To może zaczyna się bardziej dziać teraz. Ja mam wrażenie, że w Szwecji panował zupełnie inny nastrój. Tutaj było dużo mniej nastroju katastroficznego i dużo więcej takiego poczucia, że my jesteśmy trochę inni, my idziemy inną drogą, u nas będzie wszystko dobrze. Więc to może nie był czas, to był taki czas, kiedy ludzie się organizowali i trochę przeorganizowywali swoje życie. Wszyscy siedzieli na spotkaniach przez Zoom i Skype prowadzonych i bardzo było dużo
no, takiego bycia razem w mniejszych grupach, tak? To jest to, co zdarzyło się właściwie wszędzie na świecie, że ludzie pracując z domu z jednej strony są wyizolowani, ale z drugiej strony w jakiś sposób często siedzą sobie na głowie, prawda? Bo nagle te rodziny są cały czas ze sobą w domach, więc nawet nie mogę chyba też powiedzieć, że to był czas największego skupienia i takiego rzeczywiście poświęcania czasu lekturze. Natomiast to, co było ważne, to dyskusja na temat, która pojawiła się szybko, na temat sytuacji ludzi kultury i na temat sytuacji pisarzy. I taką dosyć szybką akcją było to, co zrobiło, to się nazywa Verfatter Fonden, czyli Stowarzyszenie Pisarzy. To jest organizacja, która między innymi przyznaje bardzo dużo stypendiów literackich i oni w tej chwili rozdzielają ponad 10 milionów koron dla pisarzy, którzy stracili spotkania autorskie przez koronę, no bo w Szwecji obowiązuje zakaz spotkań w grupach powyżej 50 osób i też nawet w takich grupach aż tak dużo tego typu spotkań się nie organizuje, także bardzo wielu ludzi kultury, przede wszystkim właśnie pisarzy, nagle straciło możliwość zarabiania pieniędzy na spotkaniach w bibliotekach, które są dobrze w Szwecji płatne, czy na odwiedzaniu festiwali literackich i na przykład te pieniądze zostaną ludziom kultury zwrócone. Ja sama czekam na informację, czy więc, bo program też ten obejmuje nie tylko pisarzy piszących po szwedzku, ale także tych, którzy tutaj mieszkają i piszą w innych językach. Także to wydawało mi się cenne. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, to wszędzie na świecie wszyscy czytali Dżumę i oczywiście w Szwecji też się pojawiło kilka tekstów na temat tego, jaka to doskonała książka i że trzeba do niej wrócić. I jak zwykle czytało się dosyć dużo, ale nie miałam takiego poczucia specjalnego jakiegoś pobudzenia intelektualnego i nie zadziało się w Szwecji to, co jest jednak wspaniałe, co dzieje się w Polsce, czyli nie ma aż tak dużo tego typu spotkań, jak nasze spotkanie. Więc tutaj muszę powiedzieć, że w Polsce się dokonała wręcz jakaś rewolucja, mam wrażenie, i jest bardzo dużo spotkań takich ponad granicami, które są wspaniałe i zmieniają oblicze internetu i trochę chyba zmieniają oblicze kultury i mam nadzieję, że coś z tego zostanie. I odnoszę wrażenie, że to się w Szwecji tak nie rozwinęło, dlatego że ludzie nie czuli potrzeby wymyślenia czegoś zupełnie innego, no bo nie zostali zamknięci w domach. No to a propos pozytywnych aspektów każdej kryzysowej sytuacji, która jest matką wszelkich wynalazków i powoduje, że te korony na głowach możemy nosić. Magdo, jak u Was? No bo jednak chyba trochę bardzo, inaczej. Chyba się trochę... Nie, właśnie bardzo podobnie. Naprawdę? Do tego, co tak, przede wszystkim na przykład jeśli chodzi o Dżumę, tak? Natychmiast poszedowała na... wiadomo, że to była... A Decameron? Decameron też jest... Nie, 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 właśnie, no właśnie mniej. Dżuma była... Tak. Dżumę natychmiast zauważyłam, bo pierwsze właściwie księgarnie były dość szybko otworzone, znaczy księgarnie były otwarte wraz, znaczy teraz musiała cofać się do całej tej historii, jak to wyglądało krok po kroku, ale kiedy już otworzono księgarnię i weszłam do Dusmana, nie do tej małej księgarni obok mnie, tylko do Dusmana, czyli tego wielkiego domu towarowego, który jest w centrum Berlina, ma 5 pięter i w ogóle tam można oszaleć ze szczęścia, że jest się w tym domu książki z prawdziwego zdarzenia, to tam od razu zauważyłam tę Dżumę, ona mi się od razu rzuciła w oczy, ale też mnóstwo książek takich lekkich. Lekkich, gdzie mi się w ogóle nie spodziewała, z tym, że mówienie o tym, co się czyta w Niemczech w czasie pandemii, czy w ogóle bo jeszcze nie mamy końca pandemii, to dopiero się okaże, jest niezwykle trudne, dlatego że Niemcy czytają naprawdę na potęgę i to nie mówię tak, że teraz ktoś gorszy, ktoś lepszy, po prostu w Niemczech się czyta i to jest częścią jakby świadomości, to jest stan umysłu i kiedy patrzymy na listy bestsellerów na przykład, to dzielimy je na podlisty. Kiedy wchodzimy na przykład do jakiejś księgarni i szukamy dla dziecka jakiejś książki, to mamy już listę bestsellerów, która jest dla młodzieży, lista bestsellerów dla dzieci, lista bestsellerów w miękkiej okładce i lista bestsellerów w twardej okładce, lista bestsellerów jako audiobook, lista bestsellerów jako paperback. I te listy są nieskończone i właściwie
500 milionów książek jest na liście bestsellerów. No ale aktualnie rządzi w tej chwili Gdzie śpiewają raki, Deli Owens, na pierwszym miejscu beletrystyki. W Polsce zostało to wydane przez Świat Książki. Tutaj wszyscy oszaleli na punkcie tej książki. To jest na przykład coś, co się zakupuje. Ale dobrze, jakby skończmy ten temat, bo właściwie zagospodarujemy. Mogłabyś bez końca. Ale to szalenie jest ciekawe, ale dziewczyny, chciałam was zapytać o jedną, ale chciałam właśnie tylko jeszcze powiedzieć dobrze, o tym, przepraszam, że jeszcze wchodzę w słowo, o tym, o czym mówiła Kasia. Rzeczywiście w czasach pandemii ujawnia się to, takie rzeczy się, ja zawsze mówię, że to jest trochę jak rentgen i ten rentgen pokazuje to, co złe wyjątkowo dobrze i to, co dobre albo neutralne wyjątkowo wyraziście. I tak samo było w przypadku właśnie tych osób, które piszą. Do mnie zadzwonił mój doradca podatkowy i pyta się, pani Magdaleno, co robimy? Bo zadzwoniono do mnie, że trzeba coś zgłosić, wypełnić papiery, bo pani się coś należy. Ja sobie musiałam 5 razy przemyśleć. Do mojego doradcy podatkowego zadzwoniono, że możemy coś zrobić, ponieważ wiadomo, jestem pisarką, tak? Jakby to z urzędu wychodziło. Czyli jest takie poczucie w Niemczech, że wychodzimy do ludzi, zanim oni wyjdą piersi przed nami i coś zaczną, tak? Zanim znowuż będziemy mieli te demonstracje. Na każdym kroku odczuwałam to i między innymi takim dobrym przykładem na to jest taka gazeta, która jest poświęcona głównie księgarzom. Taki dossier się tam ukazał, który ma 200 stron, nie zdążyłam wszystkiego wydrukować i wszystko przeczytać. I tam mamy tak, blogi, takich jak ty, Paulino, osób, czy nasza tutaj Ania Król, jak radzą sobie w czasie pandemii, co dzisiaj przeżyli, gdzie złożyli wniosek, czego nie złożyli, tego jest mnóstwo, jak zaczęłam to czytać, to się czyta jak książkę naszej Violety Grzegorzewskiej, którą piszę też prawie na Facebooku, prawda, o tym, jak przeżywa pandemię. Później, gdzie najlepiej się udać, jak sobie pomóc, co zorganizować, czyli no, to było coś niesamowitego, chyba księgarze gdyby chcieli, mogli rozkwitać, ponieważ Amazon nie wysyłał książek, tylko pierwszej potrzeby, no, jakieś przedmioty. Produkty. On, produkty, wprowadził cenzurę. Koncern wprowadził cenzurę, co jest ważne na czas pandemii. I książka, no jak wiadomo, książka jest produktem pierwszej potrzeby. Oczywiście, oczywiście według Amazona nie, na zupełnie samym końcu, w związku z tym zyskały księgarnie i ludzie zamawiali online z księgarni. Co jest w Niemczech niezwykle ważne, mamy jedną obowiązującą cenę na książkę, i nagle ludzie sobie przypomnieli, halo, przecież ja na Amazonie w ogóle nie oszczędzam. Jeśli kupię w księgarni, to wydam dokładnie tyle samo, co w dużym, wielkim koncernie, jeśli tam zamówię. I nagle wszyscy odkryli wariaty i księgarnie no małe. No właśnie, bardzo to jest ciekawe, bo rzeczywiście mali wykazywali się również w Polsce dużą odpornością. My jesteśmy jedną z wielu niedużych księgarni, które pracowały podczas pandemii i zapewniam Państwa, że do dzisiaj przyjmujemy zamówienia książek i wysyłamy je za granicę, bo na przykład Magda Parys nawet sobie zamówiła u nas i paczka zostaje nadana. Także nadawaliśmy paczka do Czech, przyszła do... wczoraj. O, paczka przyszła, wspaniale, cieszymy się z tego, także zapraszamy do zamawiania, księgarka Julka jest tutaj z nami, także może też na bieżąco reagować na Państwa pytania, na przykład o to, czy książki wyślemy do Szwecji. Na pewno wyślemy. Drogi Panie, ja mam takie pytanie proste, to znaczy, czy raczej wprost pytanie. Czy Wy w czasie tej pandemii przeżyłyście moment zwątpienia w to, czy wasz zawód, książki przez was dotychczas napisane, Kasia jest świeżo po premierze Bardzo zimnej wiosny tu w Polsce, Magda jest bardzo głęboko głową w pisaniu nowej powieści, co mam nadzieję, że za chwileczkę nam zdradzi. Czy wy przeżyłyście chwilę zwątpienia, że w tej wielkiej turbulencji, w której różne rzeczy się przewalają, no trochę jesteśmy jak w samolocie, w którym nikt się nie przypiął pasem i fruwają wartości, możemy sobie zadawać pytania o sprawy zupełnie fundamentalne, czy miałyście taki moment na przykład zwątpienia, czy wasze pomysły na dalsze prace będą miały jeszcze sens po? Czy wasze książki dopiero co napisane, czy niedawno wydane w tym świecie jakoś przełamanym z jakąś nową cenzurą przed i po pandemii będą jeszcze miały sens? Czy miałyście taki twórczy kryzys? Kasiu, czy moc jogi cię przed tym chroni? Trochę chroni, to jest
dobra metoda, tak. Ale ja przeżyłam kryzys na samym początku, dlatego że premiera mojej książki była zaplanowana na 25 marca. Ja miałam lecieć do Polski jakoś chyba 20 marca i dowiedziałam się, nawet to było jakoś tak, że już prawie się pakowałam i nagle okazało się, że Polska zamyka granice, bo Polska była jednym z tych krajów, który wcześniej się na to zdecydował. I ja jeszcze wciąż nie mogłam uwierzyć, co się dzieje i miałam bardzo silne takie poczucie, że w ogóle jak to? To właśnie wtedy, kiedy moja książka, bardzo takie egoistyczne odczucie, że tutaj mi na złość to wszystko się dzieje. Ale dość szybko mi to przeszło, dlatego że uświadomiłam sobie rozmiary tej, no jednak jakiejś katastrofy, w której się znajdujemy, bo nawet jeżeli ja jestem w kraju, w którym próbuję się tak robić, by ofiar kryzysu związanego z pandemią było mniej niż albo nie więcej niż ofiar pandemii, to jednak jesteśmy wszyscy naczyniami połączonymi i rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś taką zupełnie nową sytuacją, i która wpłynie zarówno na to, ile książek ludzie będą mogli kupować, jeżeli myślimy o gospodarce, to też bardzo wpłynie, jak sądzę, to, co się dzieje na nasze wartości, na to, jak będziemy patrzyli na świat. Więc ja bym powiedziała, że może nawet poczułam w pewnym momencie, że to jest czas, kiedy pisarze stają się jeszcze ważniejsi. I to znaczy, z jednej strony są w kryzysie, bo nie wiadomo, jak będą się sprzedawały ich książki i nie wiadomo, kiedy wreszcie będzie można spotkać się chętnie z tłumem swoich czytelników, chętnie bez maski, ale z drugiej strony to jakieś tłumaczenie świata, pokazywanie tego, że nie wszystko jest czarno-białe, a tym właśnie zajmują się pisarze, wydaje mi się teraz czymś szczególnie ważnym i wydaje mi się, że istotne komentowanie tego, co się dzieje. Także ja na przykład nawet dzisiaj komentowałam znowu jakieś nowe wiadomości na temat Szwecji w Tok FM. To mi zajmuje bardzo dużo czasu, muszę powiedzieć, udzielanie wywiadów na temat samej sytuacji właśnie z koroną w Szwecji. Ale udzielam tych informacji, dlatego że mam poczucie, że jesteśmy też w momencie, w którym media już wpadły w jakieś takie zupełne szaleństwo i my naprawdę mamy do czynienia z jakimś takim Matrixem i z całą masą kreowanych bardzo błyskawicznie rzeczywistości, które nie mają często nic wspólnego z tą realną rzeczywistością, a poza tym dzieje się rzecz, która w ogóle mnie strasznie niepokoi i cały czas o tym myślę, więc od razu o tym tak filozoficznie powiem, że nie wiem, czy zauważyłyście to, ale trudno nie zauważyć, że mimo tego, że pandemia zaczęła się w Chinach i w pewnym sensie to Chinom jak jakiś to sposób zawdzięczamy, to jednak Chiny coraz bardziej jawią się w takim ogólnoświatowym odbiorze, jako ten kraj, który sobie świetnie poradził, jako ten kraj, przoduje, który ma jakieś takie proste, dobre, skuteczne rozwiązania. I w ogóle ja widzę, że nawet wśród ludzi, których uważam za bardzo światłych i zdecydowanie no, znających wiele różnych rzeczywistości, krajów, kultur, nagle pojawia się jakaś taka fascynacja bardzo silna tym, że ta Azja to potrafi tak po prostu pewne rzeczy prosty sposób rozwiązać. I ja mam wrażenie, że ten moment w historii, kiedy zaczynamy się zachwycać prostymi rozwiązaniami i porządkiem i tym, że jak tak troszeczkę się ograniczy demokrację, a może nawet bardzo, to naprawdę można wszystko tak bardzo ładnie ukształtować i rozwiązać każdy trudny problem, to jest strasznie niebezpieczny moment w historii, a to w tej chwili właśnie dzieje. I dlatego potrzeba pisarzy, którzy będą o tym krzyczeć w rozmowach z mediami i którzy będą pisać o tym, co w tej chwili dzieje się w naszych głowach, bo dzieje się coś bardzo dziwnego. To znaczy naprawdę jakaś taka, jesteśmy w takim momencie, kiedy stadne instynkty naprawdę bardzo dominują także w dyskusji intelektualnej. I to jest przerażające, bo normalne jest to, że stadny instynkt gdzieś tam się zatrzymuje na tym poziomie, kiedy zaczynają do głosu dochodzić ludzie, którzy zajmują się, są publicystami, czy zajmują się myśleniem, są naukowcami. A teraz mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś takim punkcie zagubienia i przesycenia strachem, że instynkt stadny działa nawet na poziomie dyskusji intelektualnej. I to mnie troszeczkę poraża, muszę powiedzieć. Rzeczywiście lęk i strach na pewno grają tutaj wielką rolę, bo kuszą prostymi rozwiązaniami, no i wzmacniają czar siły. Magda, czy ty wątpiłaś?
skierować pytanie krótko do Kasi, czy ty zauważasz to w Szwecji czy w Polsce? Wiesz, to ja to zauważam, nie, w Szwecji w bardzo małym stopniu, ale Szwecja jest w tej chwili takim odmieńcem świata, bo to jest kraj, który jako jedyny przez cały czas, pamiętajmy, mówił, okej, my się też boimy, ale my zachowujemy otwartość, my pozwalamy ludziom wybierać, my nie wierzymy w to, że policja ma dawać ludziom mandaty za to, że idą grupą przez ulicę, po ulicy, tak? Także w Szwecji to zupełnie inaczej od tej strony wyglądało. Czyli mówisz o zachwycie... Ty mówisz o tym, że w Polsce jest ten zachwyt, tak? Azja. Tak, ale ja widzę to nie tylko w Polsce, bo ja widzę to na przykład na Facebooku w komentarzach ludzi mieszkających w różnych krajach, także na przykład mieszkających w Azji. Także nie uważam, że to jest tylko zjawisko polskie. Poza tym ja to widzę też w artykułach anglojęzycznych, że to się co jakiś czas pojawia, takie bardzo takie przekonanie, no, że jednak tam jakoś dobrze to wszystko rozwiązano, tak szybko i skutecznie. Istnieje jakiś taki ciemny nurt, który moim zdaniem zaczyna... No tak, ale on już był wcześniej widoczny, prawda? To o, już się na pewno. A teraz pandemia Tak. Natomiast w Niemczech w ogóle tego nie zauważam. W Niemczech nie ma absolutnie żadnej fascynacji Chinami. Doskonale Niemcy wiedzą, jakim krajem są Chiny. I tak jak na początku jeszcze było coś takiego, że postrzegano Chiny jako taki kraj, w którym powoli sobie radzą, tak? To była jak taka deska ratunku. Boże, może oni z tego też potrafią wyjść, pomimo tej strasznej liczby umierających i tych nowych infekcji. Tak jak na początku było to czymś takim, że jest strasznie, ale obserwowanie cały czas po niemiecku ma to taką śmieszną nazwę, muszę ją wypowiedzieć, tej krzywej, to po niemiecku się nazywa Kurve. Tak, to się ma ten, więc cały czas mam w głowie tę niemiecką nazwę, czyli ta krzywa, że ona po prostu tak opada i Niemcy, o Jezu, oni sobie radzą, więc my też sobie poradzimy. I to było tylko w tym sensie, ale natychmiast oczywiście odezwały się głosy korespondentów i znawców. Niemcy ciągle przyjmują jakichś filozofów z Chin, tak, których tutaj doszło. Ale jednocześnie chińskie metody chyba, prawda, no bo też wprowadzono. Ale nie mam mowy o czymś takim, że wiesz, że po prostu jest napad policji i teraz wszyscy płacą. Jeszcze wam drzwi nie spawają, jednym słowem, podczas kwarantanny. Magdo, ale powiedz nam proszę o sobie, to znaczy, czy ty tutaj jako pisarka super mocno zaangażowana w obserwowanie świata, ale też niewątpliwie głową zanurzona w takiej historii politycznej też Niemiec w swoim pisaniu, czy ty przyszło ci do głowy, że teraz coś będziesz musiała radykalnie zmienić w swoim byciu pisarką, w tym planie, jaki masz? No jesteś, wiemy o tym, w bardzo zaawansowanym etapie tworzenia nowej powieści. Jeśli możemy, to proszę też zdradźmy czytelnikom, dlaczego chwilowo nie mogą w Big Book Cafe zamówić Tunelu i Magika, a i o Białą Rikę ciężko, chociaż Kasi książki zapraszamy, można zamawiać, bo Magdo, zaraz się jakiś nowy etap odsłoni, proszę powiedz nam o tym, ale też powiedz, czy robiąc tą robotę, którą miałaś zaplanowaną od lat i która się już toczyła, no miałaś taki moment, że zadałaś sobie pytanie, czy to warto, bo może się wszystko wokół ciebie przewali. To może odpowiem najpierw na to pierwsze pytanie. Nie można zamówić książek Tunelu, Białej Riki, Magika oraz tej najnowszej, dlatego że one były wydane w innych wydawnictwach, prawa przeszły do Agory i Agora za chwilę wznawia wszystkie książki, więc podejrzewam, że już pod koniec sierpnia, znaczy nie podejrzewam, tylko wiem, 24 sierpnia mamy już premierę e-booka, najnowszej książki oraz wszystkie poprzednie moje książki poza Białą Riką, ale tak poza tym to wszystkie będzie można już w Agorze wznowione, poprawione, w pięknych nowych wydaniach otrzymać, no plus naturalnie też tę nową książkę, która w formie papierowej będzie dostępna, bo że mam nadzieję, że wydawcy mnie zakatrupią, że pomyliłam daty, bo jestem strasznie zapominalska ostatnio. Gdybyś może tytuł podała, to by było fajnie. Września. Nie wiem, czy wolno, ale książę, czy ta nowa książka ma... Tak, i to jest trylogia berlińska, druga część trylogii berlińskiej, pierwsza Magik, druga Książę. Ona już jest ukończona, teraz jest w rękach cierpliwych, kochanych redaktorów, więc to już jest za chwilę jakby zakończony etap. Natomiast no i czy ty miałaś właśnie wątpliwość, że ta książka trafi, wiesz, na zupełnie zmienione otoczenie, na inne emocje społeczne i co wtedy? To znaczy, wiesz co, tym się w ogóle nie martwiłam, dlatego że nigdy nie myślałam o tym, akurat temat tej książki jest
tak wstrząsający, ponieważ jest to kryminał, albo raczej powieść sensacyjna, która mówi o odnawiającym się faszyzmie w Niemczech, którego, jak widzę, wcale sobie nie wysłałam tak do końca z palca. Znaczy, kiedy zaczynałam pisać tę książkę, wszyscy mówili, co ty wymyślasz, przecież to jest niemożliwe. W Niemczech nigdy nie dojdzie do puczu, ani to jest absolutnie nierealne. Ale, no nie wiem, jakoś tak się stało, że musiałam akurat wybrać ten, a nie inny temat, pod wpływem najróżniejszych doświadczeń i obserwacji swoich tutaj. I zaczęłam ją pisać, i nagle się okazało, że czy wyprzedzi mnie rzeczywistość, czy ja zdążę skończyć książkę, to co się dzieje aktualnie w Niemczech, bo w Niemczech wcale nie dzieje się tak dobrze, jeśli chodzi o temat skrajnej prawicy. I to nie tylko w sensie, że ludzie wychodzili niedawno na ulicę i z tego powstała najpierw Pegida, a później skrajna prawica AfD, tylko też w tym sensie, że mamy w służbach specjalnych, w policji i w wojsku już pierwsze nie tylko przesłanki, ale wiemy konkretnie, że tam są nasiści, że tam są ludzie, którzy czekają na dzień X. I to nie jest żadna teraz teoria spiskowa, o tym się mówi oficjalnie w telewizji, o tym się pisze, czy tam w podcastach, czy w prasie, pisze się w mediach, że po prostu jest bardzo wielu ludzi zainteresowanym tak zwanym dniem X, kiedy dojdzie do chaosu, do paniki i będzie można jak najszybciej przejąć władzę przez różne skrajne. Ale to jest jakby osobny temat, nie chcę w to wchodzić, bo to jest jakby temat okalający jakby taki kokon tej książki, którą napisałam i którą wysłałam sobie z palca, no totalnie, po prostu są tak rzeczy nieprawdopodobne, które wymyśliłam, że właściwie, no ale cóż, rzeczywistość przerasta fikcję. Kasiu, a czy ty masz takie poczucie, bo Bardzo zimna wiosna jest formalnie, można powiedzieć, gatunkowo, czy powieścią kryminalną, Magda też się zajmuje wątkami kryminalnymi, sensacyjnymi, ale przecież wszyscy wiemy, że opowiadacie tak naprawdę o społeczeństwie, i zaglądacie pod podszewkę rzeczywistości, o historii również, o korzeniach zła. Kasia się bardziej zajmuje, można powiedzieć, współczesnością. Magdo, ty spoglądasz też dużo wstecz. Więc dwa pytania różne do was dwóch. Kasiu, czy ty masz poczucie, że w tej chwili w Szwedach bulgoczy coś, o czym nie wiemy i czego na zewnątrz w tej chwili nie widać? Czy ten czas odsłania coś nowego albo wydobywa w Szwedach jakieś nowe emocje? Mam też na myśli tendencje takie społeczne, polityczne, bo wiem, że i taka tematyka ciebie zajmuje. A ciebie, Magdo, później chciałabym poprosić o odpowiedź na pytanie, co twoim zdaniem zapamiętamy z pandemii? Bo ty się dużo też zajmowałaś pamięcią i tym, jak przetwarza ona przeszłość. Więc dwa różne pytania tym razem do was, Kasiu. To znaczy, to jest ciekawe, bo tuż przed wybuchem pandemii znowu wyglądało w Szwecji na to, że tutaj następne wybory już naprawdę wygra taka bardzo nietolerancyjna prawica antyimigrancka, szwedzcy demokraci. I uważało się, że głównym tematem wyborów będzie dramatyczny wzrost przestępczości w Szwecji, wojny gangów i to, że szwedzka policja sobie z tą problematyką nie radzi. O tym można czytać w mojej książce Bardzo zimna wiosna. Ja tłumaczę korzenie tej sytuacji. Moja książka jest też pod tym względem aktualna, że ona mówi o wychodzeniu z roli ofiary, więc być może będzie przydatna właśnie na ten czas po pandemii. Ale wracając do twojego pytania. To, co stało się w czasie pandemii, to, że ze Szwedów wyszło nagle coś zupełnie nowego, ale zarazem mnie akurat znanego, dlatego że Szwecja uchodzi za ten kraj, powszechnie jest uważana za kraj dosyć spokojny, za taki kraj ludzi, którzy raczej unikają konfliktów, którzy lubią taką doskonałą średniość, to słynne słowo lagom, które jest nieprzetłumaczalne, ale które właściwie wszyscy, mam wrażenie, którzy interesują się Szwecją, słyszeli i znają. A ja często piszę o Szwecji też jako kraju radykalnym, w którym może dochodzić do nagłych i gwałtownych zmian. Pisałam tak o Sztokholmie, opowiadając o wyburzeniach w tym mieście, pisałam w ten sposób o konsekwencjach kryzysu migracyjnego, pisałam o pozytywnych takich radykalnych przewrotach, jak o tym, jak strasznie szybko zmienił się stosunek do ludzi LGBT w Szwecji, od bardzo homofobicznego nastawienia w latach 80., na początku 90., do tego, że dzisiaj małżeństwa homoseksualne wychowujące dzieci nie budzą w ogóle, znaczy nie są tematem debaty, bo są całkowitą normalnością. I nagle teraz w czasie pandemii okazało się znowu, i
teraz to widzi cały świat, że Szwecja potrafi być bardzo radykalna. Radykalna w sposób dla mnie też zaskakujący, bo Szwedzi rzeczywiście lubią konsensus i raczej unikają konfliktów, a w tej chwili w pewnym sensie Szwecja jest w konflikcie z całym światem, dlatego że jest uparł, że będzie inną realizował strategię. I to jest ciekawe także od tej strony, że to, czego ja się często w Szwecji boję, i o czym często piszę, to jest to, że to też jest kraj, który ma tendencję do takich ukrytych, może nie od razu widocznych, ale jednak bardzo silnych nacjonalizmów. I Szwedzi mają bardzo silne poczucie swojej wyjątkowości i można powiedzieć, i pojawiają się nawet czasami artykuły w szwedzkiej prasie o tym, że teraz ta nuta też jest, że my jesteśmy tacy trochę lepsi, lepiej zorganizowani i dlatego możemy inaczej sobie radzić z pandemią, ale z drugiej strony jest też tak, że Szwecja jest bardzo często uzależniona, wręcz obsesyjnie, od swojego dobrego wizerunku. I tu się bardzo dużo rzeczy robi, tak troszeczkę na pokaz i pod publiczkę, także światowo, dlatego że to jest kraj, który Szwedzi są świetnymi, a czy to jest kraj eksportu? I Szwedzi eksportują różne towary i eksportują też od lat swój wizerunek. I są mistrzami jego tworzenia. I teraz nagle Szwecja jest w sytuacji, w której pisze się o niej często tak straszliwie źle, że mam wrażenie, że to się nigdy nie zdarzyło w historii tego kraju. I ale Szwedzi są w szoku? Jak oni na to reagują? Więc Szwedzi, i to jest fascynujące, reagują na to spokojnie. I nawet nie starają się jakoś tak bardzo gwałtownie, to znaczy tłumaczą, że na przykład to nie jest prawda, że tutaj dokonuje się eutanazji, podając morfinę starszym pacjentom w domach opieki, ale właśnie znaczy wyszli ze Szwedów jacyś tacy odważni wikingowie, mam wrażenie. I to jest ciekawe, do czego to doprowadzi. Ja nie mam, znaczy na razie mam wrażenie, że to jest jednak coś pozytywnego. Ale jest to radykalne i oczywiście może przekształcić się także w coś innego. Ale jednocześnie, jeżeli mówimy, bo mnie zawsze w Szwecji, ja teraz nagle wylądowałam w roli osoby, która bardzo często mówi o Szwecji dobrze, a przecież ja w moim pisaniu i także w mojej książce z reguły piszę o tym, co w Szwecji ciemne i ukryte i o tych wszystkich hipokryzjach, które mnie tak bolą i irytują w ogóle w społeczeństwach, a w szwedzkim społeczeństwie także często bardzo, bo Szwecja to jest taki kraj, w którym wszyscy wierzą, że są dobrze i bardzo lubią reklamować się jako humanitarne mocarstwo, a jak się tak popatrzy bliżej, i to się okazuje, że, no, że to jednak wszystko nie jest takie proste. Więc jeżeli mówimy o tej ciemniejszej stronie Szwecji, to pandemia po raz kolejny pokazała, że Szwecja jest krajem bardzo podzielonym i że ten szwedzki egalitaryzm to jest jednak troszeczkę mit. I przede wszystkim w Szwecji bardzo wzrosły różnice majątkowe i to jest po prostu widoczne także w ofiarach choroby. Dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, sytuacja na ubogich przedmieściach etnicznych, na których mieszkają ludzie, którzy często nie znają szwedzkiego i byli pozbawieni w związku z tym informacji, którzy często mieszkają w ciasnych mieszkaniach, bardzo dużo ludzi, co oczywiście sprzyjało rozprzestrzenianiu się wirusa, którzy albo są bezrobotni, albo mają zawody różne usługowe, jakieś takie proste, to są ludzie, którzy nie mogą, bardzo dużo ludzi na przedmieściach nie mogło się izolować i pracować z domu, mają takie zawody, które na to nie pozwalają. Tak? I mogą dziennikarze, pracownicy reklamy, pisarze, ci wszyscy ludzie mogą się z radością izolować. Tak? Także to zostało w Szwecji znowu uwidocznione. I o tym się dyskutuje. Czy to doprowadzi do jakiejś zmiany? Tego nie wiem, ale jeżeli miałabym powiedzieć o jakimś takim właśnie niebezpieczeństwie w Szwecji, to ono jest zawsze tym samym niebezpieczeństwem, że to jest kraj, którego siła zawsze polegała na solidarności społecznej, na dobrze funkcjonującym państwie opiekuńczym i na tym, że jednak dążono do pewnej równości. A teraz naprawdę, cokolwiek się dzieje, to widać, że Szwecja nie jest już państwem równości. W Polsce niewątpliwie też bardzo wiele napięć różnych społecznych w tej chwili jest uwidocznionych. Mam poczucie, że nawet w relacjach takich codziennych czujemy wszyscy, że mamy nerwy na postronkach.
Magdo, a spróbujmy wybiec trochę w przyszłość, troszeczkę się uwolnić od takiej bardzo bieżącej sytuacji. Ty jesteś jako pisarka bardzo często w takiej roli osoby pokazującej nam, co nas doprowadziło do jakiegoś momentu. Spoglądasz w przeszłość, w Białej Ricy fenomenalnie nam pokazałaś fenomen pamięci, która sama siebie wymyśla, która sama tworzy wspomnienia i właściwie nie pozwala uchwycić prawdy. Jak ty myślisz, co Niemcy, co ty, co my zapamiętamy z tej pandemii tak naprawdę, czy ona się zmieni w naszych głowach w jakąś mutującą, wiecznie opowieść mitologizowaną? Jak myślisz? Powiem ci, Paulino, szczerze, że nie wiem. Że nie wiem, dlatego że jeszcze ciągle w tej pandemii jestem. Ja, ty, Kasia i tak dalej. Ta pandemia Jasne. Się nie skończyła. Jeśli słucha się ludzi, którzy naprawdę się na tym znają, naprawdę wsłucha się w to, a ja byłam taką bardzo wierną słuchaczką tych konferencji codziennych w Niemczech i bardzo dokładnie wsłuchiwałam się we wszystko, co mówią politycy i właśnie ludzie nauki, ale właśnie bardzo słuchałam filozofów, słuchałam psychologów, to było niezwykle, nie tylko właśnie pisarzy. I pomyślałam sobie, że nie wiem, jeszcze nie jestem w stanie tego przefiltrować, bo ciągle jest we mnie lęk. Ciągle się martwię o to, kiedy Helenka pójdzie do szkoły i czy mój syn znowuż na uczelnię i co się będzie działo, bo wciąż jeszcze nie mamy badań na tyle przekonywujących, co to jest za wirus. Mamy już ich bardzo wiele, ale wciąż niewiele o nim wiemy, bo gdybyśmy wiedzieli, to już byśmy sobie z nim jakoś poradzili. I to o tym świadczy właśnie to, o czym mówiła teraz cały czas Kasia, że te nierówności i te zbieżności między krajami, te dyskusje, atakowanie Szwecji zupełnie bezpodstawne. No każdy pawa w swoim domku, prawda? Każdy robi to, co uważa za słuszne. Taką podjęli decyzję, taką drogą idą. Taką decyzję podjęli Niemcy, taką drogą idą. Taką decyzję, dobrą czy złą, podjęła Polska i tą drogą podąża, ponieważ tak jest. I teraz, która droga była najlepsza, dopiero się dowiemy za kilka lat, Jasne. Za kilka miesięcy, nie, jeszcze nie teraz. Dlatego dla mnie jest za wcześnie, żeby o tym mówić, co jest ważne. Ja i co zapamiętam? Nie jestem w stanie pisać żadnego pamiętnika na ten temat. To było moje kolejne pytanie. Tak. Czy miałyście taki odruch, żeby ten czas zapisywać i też jakoś to znaczy, opanowywać chaos w ten sposób? To znaczy, ja oczywiście piszę tam swój jakiś pamiętnik, bo go od lat piszę, ale zauważyłam, że uciekłam właśnie z Sylwią Hutnik razem w podcasty. My się ratujemy podcastem, gdzie po prostu... Gadaniem. Tak, gadaniem. Rozmową międzymiastową, tak, międzymiastowa nazywa się ten podcast. My po prostu się tam wygadamy i widzę, że ja po każdym tym podcaście nagrywam już kolejne odcinki, na razie jest tylko pierwszy w internecie, ale czuję się lżej, bo widzę, że ten ktoś w Warszawie czuje dokładnie to samo, co ja i ma te same lęki. Pytałaś o lęk na przykład właśnie związany z książkami. Wszyscy, każdy z nas autorów, podczas gdy Kasia na początku uważała, Boże, co się stało, moja książka zginie w tej pandemii. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, prawda? Że ludzie inaczej zareagowali i sięgnęli po tę książkę. Teraz wydawnictwa stawiają, właściwie mam wrażenie, na gigantów, prawda? W tej chwili nie będą wydawać debiutantów tych ludzi, co do których nie są pewni, czy będą mogli zarobić, czy to jest na tyle znane nazwisko. To jest tak samo w Niemczech, tak samo w Polsce. Tutaj ta decyzja, kogo wydam, wymaga odwagi. Jeśli stawiam na tego autora i wypycham go w dobrym terminie, to znaczy, że stawiam na niego i liczę, że on przyniesie efekt, że on ma coś do powiedzenia i że się sprzeda. Więc sytuacja dla tych, powiedzmy, mniej szczęśliwych, uprzywilejowanych autorów, pisarzy jest niezwykle trudna. I ona Magda, a odrywając się od realiów rynkowych, tych właśnie takich ruchomych piasków, których nie wiemy, ja chciałabym Was o coś takiego prostego zapytać. Jaką Wy książkę byście chciały przeczytać o tej pandemii? Albo jaką byście chciały napisać? To ja chciałabym pierwsza odpowiedzieć, przepraszam, bo to będzie bardzo krótkie. Ja bym chciała przeczytać książkę Wiolety Grzegorzewskiej, która teraz publikuje raczej pod Wioletą Grek, prawda? Śledzę to, o czym ona pisze na Facebooku i czasem łapię się za głowę, myślę sobie, Boże, jaka ona jest odważna, o czym ona tam napisała, właściwie to jak to znaczy, nie będę się tutaj wyrażała i mówiła za bardzo emocjonalnie, ale myślę sobie, kurczę, dziewczyno, a później użyję takiego zdania, że myślę sobie, ja pierdzielę, no dokładnie tak, a później jeszcze idzie pod dom tego, jak on się nazywa, Piasecki chyba, tak, bo o nim teraz piszę i po prostu ja śledzę każdy jej wpis, ja chcę przeczytać jej książkę, bo ona to potrafi, to znaczy naprawdę potrafi, ona się zna, ona potrafi zrobić to literacko i ma taką wrażliwość, która mnie przekonuje, to znaczy
ja bym chciała do niej pojechać i ją przytulić. Zresztą zawsze tak z nią mam, że jak ją widzę, to albo jej ukradnę kabel od komórki, jak gdzieś idziemy na festiwal, albo coś tam, nie wiem, zabiorę ze sobą przez przypadek, wcale niespecjalnie. Ale podziwiam ją za odwagę, kocham ludzi odważnych i za to, że jest autentyczna w tym, co robi. I że nie wstydzi się powiedzieć, że czegoś nie ma. I że, że brakuje jej, nie wiem, na podpaski. Jest to wspaniałe. Czyli taka literatura bardzo, bardzo gorąca i no, odważna, obnażająca. Kasiu, a ty masz jakieś... Prawdziwa. Marzenie literackie teraz? Ja bym chciała chyba przeczytać, to zabrzmi może kiczowato, ale bardzo chciałabym przeczytać dobrą książkę o miłości. A dlatego, że w czasie pandemii cały czas towarzyszyła mi taka myśl, a co by było, gdyby ta pandemia miała nas nauczyć tego, że my siebie potrzebujemy tak bardzo, że nawet to ryzyko zarażenia jest mniej ważne niż to, że my potrzebujemy innych ludzi. Muszę powiedzieć, i dlatego chciałabym, żeby to była piękna książka o miłości w czasie pandemii. Trochę brzmi to od razu jak Marquez, ale to powinno być coś zupełnie innego niż jego miłość w czasach zarazy, ale pomyślałam o jeszcze jednej rzeczy, że ja na przykład miałam same takie osobiste doświadczenie w pewnym momencie przeżywania też strachu. Był taki moment, kiedy mówiło się, że osoby, które mają astmę, znajdują się w grupie ryzyka. Ja mam astmę, aczkolwiek taką zaleczoną. I tak chyba przez 3 dni nie chodziłam na jogę i trochę się denerwowałam. I potem jakby stwierdziłam, że nie, ja jednak właśnie potrzebuję jogi, bo to joga powoduje, że nie mam symptomów astmy. I ten moment przełamał mnie. I wtedy miałam na przykład taką chwilę, kiedy mój przyjaciel lekarz, okazało się, że on będzie pracował także z koroną. Jego partnerka nie mieszka w Sztokholmie, tylko w mieście dość daleko od Sztokholmu, więc oni nie widują się tak często. I ja wiedziałam, że on jest sam w czasie świąt, stwierdziłam, jejku, to musisz do nas przyjść. I to był taki odruch wbrew temu, co normalnie się mówiło na początku pandemii, tak? Że jeżeli ktoś właśnie ma do czynienia z chorobą, powiedzmy lekarz, no to nie należy się spotykać, dlatego że można się zarazić. A ja miałam wtedy poczucie, że to jest tak głęboko nieludzkie, właśnie nie zaprosić mojego przyjaciela, który pracuje z tym w czasie świąt do nas, że zdecydowanie go zaprosiłam i potem się dużo widywaliśmy. I muszę powiedzieć, że zostało nam to wszystko w ciekawy sposób jeszcze podsumowane i wynagrodzone, jak tak mówimy tutaj o tych różnych prywatnych historiach, bo my mieliśmy, i to już było tyle czasu temu, że już można o tym opowiadać jako o anegdocie, ale mieliśmy taką sytuację, że na COVID-19 zachorowała ze wszystkimi możliwymi symptomami dziewczyna mojego syna, kiedy u nas mieszkała. Miała po prostu 39 gorączki, kiedy spała z Danielem razem i wyobraźcie sobie, że nikt z nas nie zachorował. A ona już jest też zdrowa oczywiście, bo to jest młoda przecież dziewczyna, która dość szybko z tego wyszła. Ale to, więc to jest bardzo tajemniczy wirus, jak powiedziała Magda, my naprawdę nie wiemy, o co w nim chodzi i co nas tak naprawdę chroni, a co nie. Myślę, że jeszcze bardzo dużo rzeczy wyjdzie na wierzch i fajnie byłoby także o tym czytać. I teraz jak ja się rozgadałam, to jeszcze powiem o jednej rzeczy. Ja jeszcze jakby mogło być tych książek więcej, to wydaje mi się, że byłoby strasznie ważne, żeby powstała jakaś książka, która naprawdę zwróci uwagę na fakt, że tę pandemię zawdzięczamy temu, jak ludzie traktują zwierzęta. I nie, znaczy ja sama jestem wegetarianką i nie chodzi mi w tej chwili o to, żeby wszystkich ludzi namawiać do tego, by stali się wegetarianami albo do weganizmu, natomiast to, jak zwierzęta są traktowane i nie tylko na tych słynnych wet markets w Chinach, ale także cała przemysłowa hodowla zwierząt na świecie jest źródłem także chorób. A przede wszystkim wielką przemocą. I tak byłoby wspaniale, gdyby ten czas jednak czegoś nauczył ludzkość, tak? Żeby to się nie przerodziło tylko i wyłącznie w to, że jesteśmy traumatyzowani, że jesteśmy w wielkim kryzysie finansowym, nie wiemy, co z tym zrobić. I ja na przykład nie chciałabym, żeby ta nauczka polegała na tym, że teraz przestaniemy podróżować, bo moim zdaniem podróże są strasznie ważne i dla rozwoju, i dla demokracji, i dla dobrego funkcjonowania świata. Natomiast myślę, że brak okrucieństwa względem zwierząt naprawdę wszystkim może tylko pomóc. I bardzo bym chciała książek na ten temat.
A propos tego, co powiedziałaś, ja Państwu polecam, tym, którzy wczoraj na żywo nie oglądali z Big Book Cafe, jak Agata Buzek interpretowała wspaniale fragmenty zjadania zwierząt Jonathana Safran-Foera. No można dokładnie to słuchowisko na żywo z muzyką Leskiego odsłuchać w naszym kanale YouTube albo na Facebooku, bo nasze spotkanie dzisiejsze to informacja dla Państwa, którzy dołączyli w trakcie, bo widzę, że nam jeszcze cały czas rośnie momentami oglądalność. Można oczywiście w zapisie i na Facebooku, i na YouTube sobie spokojnie odtworzyć. Mamy takie pytanie pokrewne do tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, od pani Magdy, która się nam przygląda. Chciałabym, żebyście powiedziały o jednej książce, którą czytałyście teraz w tej pandemii i ona wam coś dała, bo pewnie czytacie dużo, pandemia długo trwa i jak wiemy się jeszcze nie skończyła, więc możemy potrzebować tego literackiego wsparcia. I tak chciałam zapytać, czy macie coś takiego, czy to była jakaś klasyka, do której wróciłyście, czy coś z nowości, co was tak podtrzymało na duchu i dało taką pozytywną moc koronowującą tę sytuację, o której mówiła Kasia przed chwilą. Która w nas? Magdo. Przeczytałam po raz kolejny, znaczy po raz drugi, Beksińskich Magdy Grzebałkowskiej. To była książka, nad którą już raz przeczytałam. Ale wtedy przeczytałam ją po prostu, bo wszyscy ją czytali, tak? A teraz przeczytałam ją w takim wielkim skupieniu i w takiej dużej byłam niezwykle skoncentrowana przy tej książce i do tej pory jestem tą książką wstrząśnięta. Jak można w książce reporterskiej opisać miłość albo jej brak, albo jej niedoskonałość? I poza tym, czego nie zrobić wychowując dzieci? Kto by pomyślał, że mówiąc o Beksińskich będę mówiła o czymś takim. Ja specjalnie nigdy nie czytałam recenzji, które się ukazały, ponieważ trudno czytać recenzje, jeśli się czyta książkę Przyjaciółki Serdecznej, jaką jest dla mnie Magda Grzebałkowska. Czytałam tę książkę tak, jak gdyby to była autorka, której nie znam. I do tej pory jestem wstrząśnięta i nie potrafię czytać dżumy i nie chcę jej czytać. Ja mam wystarczająco dżumy naokoło, na początku na koronawirus zachorowała moja córka na samym początku i miała dokładnie te objawy, o których dzisiaj się mówi w Nowym Jorku o dzieciach, co się dzieje i tak dalej. I to było zaraz w marcu, ponieważ dzisiaj wielu ekspertów uważa, że korona była już w październiku. Ona też nikogo z nas nie zaraziła tutaj w domu, ale to, co się przeżywa widząc dziecko, które po prostu odlatuje, przestaje oddychać, tego nikomu nie życzę, i pielęgniarkę, która twierdzi, czy lekarza, który twierdzi, że to nic nie jest, że ona sobie to wmówiła, a potem po prostu dyskusja na temat, jednak musimy dziecko zatrzymać w szpitalu, bo jest źle, bardzo źle. Dlatego i my też nie jesteśmy chorzy, więc ten wirus jest prawda? Zaskakujący. Zaskakujący. I dlatego też wydaje mi się, że dzisiaj ludzie potrzebują takich książek, które to jest tak jak, wiecie dziewczyny, myślę, kończy się wojna, nikt nie będzie chciał czytać książki o wojnie, kiedy ta wojna się skończyła. Prawda? Czyta się książki, które tak samo jak ludzie zaczęli chodzić do kina po wojnie, oni chodzili na jakieś komedie, na jakieś lekkie rzeczy, oni wszystko wyparli. I myślę, że oczywiście pandemia nie jest wojną. To nie jest wojna, ale to jest coś bardzo trudnego, ponieważ niezrozumiałego i ten wróg jest niewidoczny. Prawda? Więc myślę, że z bardzo powagą. To ciekawe, co obie powiedziałyście o swoich bardzo realnych i bardzo bliskich doświadczeniach z tą chorobą, dlatego że ja nawet dzisiaj odbywałam rozmowy z dwojgiem znajomych. Dla wielu z nas to jest wróg, Magdo, o tyle trudny, że właśnie niewidoczny, nienamacalny, niezrozumiały, bardzo tajemniczy, mutujący, nieopowiedziany jeszcze, bo właśnie nam się przydarzy, jesteśmy w oku tego cyklonu, ale rzeczywiście to pozwala fantazjować i sprzyjać różnym teoriom spiskowym, o tym, że on jest wymyślony i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że wy macie za sobą bardzo realne doświadczenia tej choroby, jej grozy, ale też paradoksalnie nie tak porażającego działania, jakby się można było spodziewać. To też ciekawe, Magdo, że o czym mówisz, bo my też obserwujemy w Big Book Cafe takie dwie właściwie tendencje, które i wcześniej, mam poczucie, wśród czytelników były widoczne, czyli że część z nas bardzo potrzebuje wspaniałej prozy. Jaka by ona nie była, gatunkowa, niegatunkowa, prozy, która nas zabierze do jakiejś innej rzeczywistości, a część z nas potrzebuje literatury non-fiction, która nam pomaga objąć to, co się dzieje i jakoś nas prowadzi, szczególnie przy wybitnych autorach tej literatury, no jesteśmy prowadzeni za rękę przez rzeczy najtrudniejsze, niewypowiedziane, bardzo, bardzo odważnie też przez autorów non-fiction jesteśmy jakoś w tym wszystkim prowadzeni i zaopiekowani. Kasiu, a co tobie, nie wiem, pomogło, poprawiło humor, dodało siły?
Wiesz co, ja tak naprawdę nie miałam w ogóle takiej potrzeby poprawiania sobie jakoś bardzo humoru. To znaczy yoga, nie to, że... to wszystko yoga. Yoga, wszystko to yoga, tak. To znaczy naprawdę miałam w sobie cały czas dość dużo spokoju, aczkolwiek bardzo mnie frustruje na przykład to, że nie mogę zobaczyć moich rodziców, którzy nas teraz oglądają, ich pozdrawiam, ale że nie możemy się spotkać, tak, takie rzeczy, ale jednocześnie mam jakieś takie poczucie, że i tak jesteśmy w jakiejś sytuacji no w miarę dobrej pomimo kryzysu, ale szukałam, ponieważ tak jak powiedziałam, w mojej głowie cały czas krąży ta myśl o tym, na ile my potrzebujemy innych ludzi, nawet w sytuacji, gdy ludzie są dla nas zagrożeniem i jak bardzo to jest jakaś kluczowa prawda o człowieczeństwie, to w pewnym momencie sięgnęłam sobie, przypomniałam sobie o tym, że Kundera w Nieznośnej lekkości bytu dzielił ludzi na 4 kategorie w zależności od tego, pod jakim spojrzeniem chcą żyć, ilu oczu potrzebują. I uważam, że to jest jakaś taki bardzo mądry podział, że pierwsza kategoria marzy o spojrzeniu nieskończonej ilości anonimowych oczu, o spojrzeniu publiczności. Druga kategoria to są ludzie, którzy potrzebują znajomych oczu i to są niezmordowani organizatorzy koktajli, przyjęć, kolacji. Na pewno ci ludzie bardzo źle czuli się w czasie lockdownu. Potem mamy trzecią kategorię tych, do których istnienia potrzebne jest spojrzenie ukochanego człowieka. To o tych ludziach bardzo chcę przeczytać książkę o tej pandemii. No i jeszcze czwarta kategoria, najrzadziej spotykana, ludzie, którzy żyją pod wyimaginowanym spojrzeniem nieobecnych, czyli marzyciele. Myślę, że tych marzycieli mają bardzo często w sobie też ludzie piszące. Ja poza tym, ponieważ piszę drugą część mojej trylogii, to dużo też czytam kryminałów, dlatego że uważam, że dobrze jest tak się rozkręcić, czytając taką literaturę, ale staram się szukać kryminałów inteligentnych, ciekawych, na przykład czytam świetną książkę autora szwedzkiego, który się nazywa Magnus Dahlström i to ma tytuł Przesłuchanie, Verhör, być może kiedyś wyjdzie po polsku, bo to jest no, naprawdę świetna, świetna rzecz i bardzo inteligentna. Ale też mogę powiedzieć, że i to jest dosyć dziwne, że moim zdaniem ten czas niestety nie sprzyja skupieniu, to znaczy wydawałoby się, że to, że się cały czas siedziało w domu i miało oceany czasu, powinno sprzyjać temu, że człowiek się zanurza właśnie w lekturze albo że wspaniale się pisze, ale ja miałam poczucie, że właśnie dni dość szybko uciekają, że fakt, że często pracujemy w domu we trójkę, zarówno mój mąż, który pracuje z domu, jak i mój syn jest studentem, więc bo gdyby był w podstawówce, to by chodził do szkoły, ale jako student jednak bardzo dużo był też w domu i miałam poczucie, że ta taka codzienność spowodowana tym, że nagle wszyscy nagle coś jedzą, ktoś coś do kogoś mówi, że to nie sprzyjało takiemu wyciszeniu, jakie ja znam w takiej zwykłej codzienności bez wirusa korona, kiedy po prostu mogę być sama albo mogę iść pracować w Królewskiej Bibliotece, która jest teraz czynna, ale nie przyjmuje zbyt wielu osób naraz, więc też raczej tam nie chodzę. Wydaje mi się, że to jest część tego, o czym mówiła Magda, to znaczy wielkiego niepokoju i wielkiej niewiadomej, w której wciąż jesteśmy i w związku z tym to jest oczywiste, że o to skupienie jest trudno, ale to gadamy trochę dłużej niż planowałyśmy, ale pozwolę sobie jeszcze Was przytrzymać, tym bardziej, że dołączyli do nas Agata Tuszyńska, Wioletta Grek, wielu innych słuchaczy, jest i Sylwia Ziętek, podejrzewam, że z Luksemburga, więc wspaniałe towarzystwo nam się zrobiło, także pozwolimy sobie jeszcze chwileczkę pokonwersować. Ja mam zmienioną baterię w mikrofonie, więc jeszcze chwilę możemy. Aż z tego wszystkiego wiem, o co chciałam pytać, bo mówiłaś, Kasiu, o marzycielach. Ja mam za sobą z kolei napisanie książki o przyszłości i o tym, że ja bardzo wierzę w to, że szalenie jest nam potrzebna odwaga do snucia marzeń i wyobrażeń po to, żeby się wydostać zarówno z kolejnej codzienności, jak i z takiego momentu, w którym teraz jesteśmy. To znaczy kryzys jest zawsze szansą na wyobrażenie sobie świata, którego na co dzień nie widać, bo jesteśmy w rutynie, jesteśmy w pewnym ładzie, na któryśmy się zgodzili wszyscy.
jest nam lepiej, gorzej, tu nas ciśnie, tu uwiera, ale generalnie nie ma potrzeby robienia rewolucji w ogóle. Myślenie o buncie, o rewolucji, ono się ciągle powtarza w takich tezach publicystycznych jako pewna tęsknota, ale się nie wydarza po prostu. Zresztą widać, że w świecie współczesnym przy jego złożoności bardzo by było trudno o skuteczną rewolucję. A teraz właściwie mam poczucie, że mamy też na to szansę, że mamy szansę sobie jakby siebie samych pomyśleć od nowa. Ale z kolei działa ten niepokój, o którym Kasiu przed chwilą mówiłaś. Ja chciałam was obie zapytać, bo mówisz, że pracujesz, Kasiu, nad nową książką. Nie wiem, czy jest to etap na razie oczytywania się, czy już pytanie, bo chciałam was zapytać, jak w tej chwili i czy w ogóle działa u was wyobraźnia? Czy to jest taki aspekt, który jest właśnie zahamowany tym lękiem, czy w was jest wyobraźnia, chęć wybiegania do przodu, myślenia o tym, co będziecie pisać, w jakich relacjach będziecie z ludźmi dalej? Jaka jest wasza relacja z marzeniami i przyszłością, pokrótce. Magdo, może ciebie wyrwę pierwszą. Powiem tak, z jednej strony jest tak, jak mówi Kasia, czyli bardzo ciężko jest mi się skoncentrować, być może dlatego wracam do książek, kiedy czytam, które już znam. I wtedy łatwiej mi w nie znów wejść, pogłębić się i tak dalej. Natomiast nauczyłam się podczas tej pandemii, znaczy pierwsze 3 tygodnie pandemii były cudowne. Sport, yoga, wszystko, po prostu wow, ja mówię, Boże, nie muszę wyjeżdżać, nie muszę jechać do Budapesztu na festiwal, nie muszę jechać na targi książki do Paryża, nie muszę jechać gdzieś do Westfalii, jest cudownie. Znaczy kocham spotkania z pisarza, z autorem, z czytelnikami, ale nie znoszę samego aktu fizycznego przemieszczania się, to znaczy tych przesiadek na lotniskach i tak dalej, tym bardziej, że ja zawsze do różnych pipidówek później dalej jeżdżę, więc to nie zawsze jest takie luksusowe. No i jak to Sylwia ostatnio mówiła, jeszcze trzeba o 11 rano korale tu i pięknie wyglądać i na spotkanie lecieć. I co z tego, że 2 noce nie przespane, prawda? Zatem tak czułam się uwolniona i natychmiast rzuciłam się w życie domowe i tak dalej. Nawet zastanawiałam się, kończąc pisać książkę, czy nie zacznę produkcji własnego chleba. Co tam, prawda? Wszystko po prostu wydawało mi się cudowne. Po 3 tygodniach przyszedł kryzys, było bardzo źle, bo nagle się okazało, że mam coraz więcej roboty, a coraz mniej koncentracji. Ale w końcu, ponieważ ja jednak jestem dość zmęczona pod tym względem i kiedy mam termin, to staram się tego terminu dotrzymać. Teraz pewnie ten, komu nie dotrzymałam tego terminu z pewnym bardzo ważnym opowiadaniem, myśli sobie albo napierniczy, gdzie jest to opowiadanie, co obiecała, tak? Ale to znaczy, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że kiedy wiem, że muszę coś zrobić, natychmiast się sprężam i nieważne, czy jest pandemia, czy nie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, po prostu muszę to zrobić i muszę to napisać. I nie ma ciszy dla mnie, która byłaby wystarczająco cicha. A w tym domu, w którym mieszkam, nie ma ciszy. Teraz właśnie moja córka walczy z psem za drzwiami. W ogóle jest jej obojętne, że chociaż 50 razy jej mówiłam, nie. Jeśli chcesz z psem walczyć, to bawić się, to na dole. Nie, ona musi to robić pod drzwiami. Więc... Czyli dla ciebie ekstremalne warunki pracy są w jakimś sensie codziennością. Ale Magda, powiedz, co z tą przyszłością? Czy ty sobie snujesz marzenia? Czy ty na przykład już wiesz, że jak podniosą ten szlaban, to ty po prostu wsiadasz w pociąg, samolot, samochód i jedziesz gdzie? To znaczy... Właśnie chciałam powiedzieć. Właśnie dziękuję, że mi przypomniałaś o mojej puencie. Hej, moje puenty, uciekacie mi, zero koncentracji. Zatem, oczywiście, po 3 tygodniach zatęskniłam za najcięższą walichą i nieprzespaną nocą i wyjazdem do najmniejszej wioski pod Paryżem gdzieś, gdzie miałam mieć spotkanie, ponieważ zrozumiałam, że nie mogę żyć bez tych spotkań, że jęczę, pierniczę, ciągle mi się to nie podoba, że muszę gdzieś jeździć, a jak nie jadę, to po prostu chodzę po ścianach i mój mąż do mnie mówi, a kiedy ty gdzieś pojedziesz? Czemu ty? Może gdzieś pojedziesz? No, nie będę już cytowała, co mówią dzieci. W każdym razie, ale chciałam powiedzieć tylko, że ta korona zdziałała coś jeszcze niesamowitego w naszym domu. To się stała, zaszła jakaś akcja nieprawdopodobna. Oni im więcej są razem ze sobą, tym bardziej chcą być ze sobą. I to nie przy komputerze i nie przy Netflixie, tylko wymyślają najróżniejsze gry planszowe. Ostatnio jest western, który nas wciągnęli. To jest jakiś taki bang czy jeszcze coś innego. Grają w to non-stop i tak jak do niedawna chcieli być razem tylko czasem, tak teraz czekają, kiedy będzie ta 18 czy 19 i będą mogli usiąść i grać razem i nie wiem, później sobie iść na wspólny spacer. Rodzeństwo.
Ja nie wiem w ogóle, czyli co się Magda, tutaj. tutaj lejesz na młyn teorii Kasi o tym, że jednak bliskość pomimo pandemii i mimo zagrożenia, jak wiadomo, życie jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą płciową, więc będziemy zmuszeni do przekraczania tej granicy lęku. Ale coś mówiłaś o tej przyszłości, chyba wciąż nie odpowiedziałam tak. na pytanie. No nie odpowiedziałaś na pytanie, czy w ogóle działa ci wyobraźnia i czy masz w tej chwili odwagę i chęć marzyć sobie, czy masz strategię małych tak. kroczków i nie wychodzisz poza jutro, pojutrze. To znaczy, w ogóle nie słucham tych ludzi już, tych, którzy opowiadali to wszystko, co opowiadali i że nie można wyjechać i tak dalej, i tak dalej. Ja już marzę cały czas od tygodni, o tej torcie bezowym, który macie u siebie w Big Booku Cafe, tak, który mnie wykańcza. Tak, zamówimy dla ciebie cały. I ten sernik, który tam pokazujecie, ja po prostu, ja już sobie nawet tak chciałam ustawić ustawienia, żeby tego nie widzieć, bo po prostu to jest nie do zniesienia. Więc pierwsze moje kroki, tak, jak przyjeżdżam do Warszawy, jeśli mnie wpuszczą przez granicę polską, no to, bo nie wiadomo, czy pisarze to są tacy ludzie, których można wpuszczać do Polski, Volksdeutschów, nie jak wiem. Jak nie będziesz miała dużego cła, to może ci szybciej pójdzie na granicę. No w każdym razie pierwsze moje kroki to ta nie spotkanie autorskie, tylko przed a spotkaniem autorskim ten serniczek. Czekamy z bezą i serniczkiem. Kasiu, jak u ciebie z wyobraźnią, skłonnością do marzeń i długoterminową przyszłością? Jest? Funkcjonuje? No, moja wyobraźnia działa i skłonność do marzeń tylko wzrosła, bo to jest właśnie ten czas, kiedy marzyć można. I mam bardzo podobne odczucia do Magdy, to znaczy ogromną tęsknotę za podróżami, za spotkaniami autorskimi, choć miałam też taki moment, w którym poczułam, o okej, to w takim razie nie muszę wszystkiego w tej chwili organizować i się pakować. Także tutaj myślę, że bardzo się spotkałyśmy w tym, że takie pierwsze, znaczy dla mnie to było na początku załamanie, że nie mogę jechać promować mojej książki, potem taka myśl, ale właściwie no dobrze, no to będę sobie siedziała w domu, to w zasadzie też miło, a potem taka wielka tęsknota. Jestem w ogóle bardzo zbuntowaną osobą. Jestem takim człowiekiem, który jest właśnie dosyć antygrupowy. Ja z reguły myślę troszeczkę inaczej i różne sytuacje rodzą łatwo mój bunt. No i ponieważ jestem dojrzałą kobietą, to nie jest to taki bunt, który się przejawia w, nie wiem, noszeniu dziwnych strojów czy fryzury i w kontestowaniu w ogóle rzeczywistości, ale w tym, że ja sobie myślę, że nie, ja będę jednak żyła tak, jak ja chcę. Więc moje jeszcze silniejsze postanowienie, które w tej chwili wciąż po mojej głowie krąży, poza tym, że chciałabym pojechać do Izraela, bo mieliśmy zaplanowaną podróż do Izraela właśnie w kwietniu, jak również w kwietniu mieliśmy jechać na narty do Francji, także trochę z takich różnych podróży nie zostało zrealizowanych, chciałabym to nadrobić, ale mam wielką tęsknotę za tym, żeby też podróżować trochę sama. Ja na przykład bardzo chcę pojechać wreszcie na dobry retreat jogowy. No właściwie plan mam taki, że będę we wrześniu w Salento na retreacie jogowym i że pojadę tam właśnie sama. Dlatego, że ja z kolei znowu moja zbuntowana natura wyczułam gdzieś też w dyskusji wokół epidemii to, że nagle strasznie dużo zrobiło się takich bardzo konserwatywnych wartości, takich, że bliscy to są tylko ci bliscy, to tylko moja rodzina, tak? Tylko ci najbliżsi. I ja tego też do końca nie lubię, to znaczy nie dlatego, że nie jest dla mnie ważna moja rodzina, bo jest bardzo ważna, ale ja uważam, że my potrzebujemy w ogóle spotkań z ludźmi, że potrzebujemy różnych ludzi, że potrzebujemy przyjaciół, a czasami potrzebujemy spotkać ludzi po raz pierwszy w życiu, aby doznać jakiejś ogromnej inspiracji i po prostu nauczyć czegoś się, czegoś zupełnie nowego. Więc tęsknię za tym, bardzo tęsknię za tym, żeby tańczyć. Naprawdę uważam, że czas po koronie powinien być takim czasem, kiedy wszyscy będą tańczyć, będzie się organizowało wielkie imprezy, także ja mam w ogóle wizję takiego radosnego, hipisowskiego święta, że jesteśmy zdrowi i teraz będziemy się bawić, to jest moja wizja. I mam też takie wnioski, trochę może mniej, to znaczy mam taką na przykład myśl o tym, że rzeczywiście ten czas pokazuje, że nie potrzebujemy tak strasznie dużo rzeczy, tak? Bo jednak bardzo zmalała konsumpcja, dużo mniej się kupuje ubrań i różnych przedmiotów i to można zachować, to jest dobre. Jest prawdopodobnie parę jeszcze rzeczy, ja na przykład bardzo teraz lubię fakt, że z moimi przyjaciółkami rozrzuconymi po całym
świecie wprowadziłyśmy sobie obyczaj spotkań na Zoom i to rzeczywiście jest tak, że łączą się dziewczyny z Warszawy, z Australii i jeszcze z innych miejsc na świecie, ze Szwecji na przykład. I to chciałabym zachować, to jest bardzo dobre, więc marzę, że pewne małe elementy z tego dziwnego czasu, dobre elementy zostaną zachowane, ale poza tym zamierzam żyć życiem wolnym, pełnym podróży, bez żadnych masek, bez strachu, bo ja jeszcze raz zrozumiałam, jak straszliwie nas ogranicza strach, że to jest w ogóle najgorszy wróg ludzkości, to jest strach. I że należy zachowywać ostrożność, że nie należy być po prostu ryzykować bez potrzeby i w głupi sposób, ale nigdy nie poddawać się temu, że teraz się boimy i działamy w strachu. Więc ja jestem osobą, która ja w dzieciństwie, ja byłam dzieckiem, które się mnóstwa rzeczy bało, od pająków, przez to, że ktoś siedzi pod łóżkiem, przez to, że ja byłam strasznie nieśmiała, chorobliwie nieśmiała, bałam się w ogóle odzywać przy ludziach. Także moja droga rozwoju jest też drogą pozbywania się różnych strachów i robienia tych rzeczy, których się boję. I muszę powiedzieć, że ta pandemia uświadomiła mi tak po raz jeszcze kolejny i chyba już ostateczny, że człowiek jest najszczęśliwszy, jeżeli potrafi pokonywać swój strach i żyć wspaniale, nawet jeżeli jest się czego bać. I dlatego podziwiam strategię szwedzką, bo szwedzka strategia właśnie jest taka, że okej, będziemy żyli z tym wirusem, będziemy ostrożni, ale nie poddamy się tak strachowi, żeby nam po prostu zabrać wszystko i nas pozamykać. I ja po prostu temu jestem tak bliskie mojej naturze i duszy, że też dlatego temu kibicuję. Wydaje się, że siła strachu też maleje z czasem, bo życie się toczy. Myślę, że też historie różne, dramatyczne z przeszłości, również z wojen, uczą nas tego, że potrafimy się adaptować jako gatunek również do bardzo poważnych zagrożeń. Ja ostatnio w pandemii czytam cały czas ją czytam, bo liczy ponad 1000 stron, biografię Winstona Churchilla. Tam są takie bardzo ciekawe wspomnienia z czasów na przykład nalotów na Londyn, kiedy właściciele barów już opotłuczonych od nalotów w szybach, wystawiali kartki: jesteśmy jeszcze bardziej otwarci niż zazwyczaj. Więc to jest ciekawa strategia, że ten strach się na dłuższą metę również wyczerpuje. Drogie panie, was super elokwentne, gadatliwe, wspaniale zaprzyjaźnione pisarki, chcę na koniec zapytać i poprosić, żebyście spróbowały jednym zdaniem albo jednym słowem odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ ja mam taką teorię, że najgorsze w tym wszystkim byłoby, gdyby nie zmieniło się nic i gdybyśmy powrócili do opcji tak zwanej business as usual. Więc ja bym chciała, żebyście tu z nami jednym zdaniem albo jednym słowem zamarzyły, co byście chciały, żeby się zmieniło w was albo w ludziach w ogóle. Co ta pandemia, jakby miała jedną dobrą rzecz z ludźmi zrobić, to co? Ja już chyba to powiedziałam, uwrażliwić na los zwierząt i naprawdę po prostu bardzo bym chciała, żeby ta pandemia przyniosła więcej wegetarianizmu, więcej jedzenia zdrowej, w ogóle zdrowe życie, bo ja myślę, że ta pandemia też pokazała, że odporność człowieka w dużej mierze także zależy od jego stylu życia, tak? Że jednak bardzo ważne jest to, żeby w tym zabieganym świecie i życiu mieć czas na przykład na jogę albo na jakieś inne sporty, mieć czas na spacery, mieć czas na oddychanie świeżym powietrzem, tak? I też na zdrowe jedzenie, a nie jedzenie mięsa jest także czymś bardzo zdrowym. Ale przede wszystkim ja po prostu myślę o tym, że jest tylu naukowców, którzy wskazują na to, że właśnie tego typu wirusy, a przecież to nie jest powiedziane, że to jest ostatni wirus, który pojawił się na taką skalę na Ziemi, że naprawdę jedzenie mięsa i przede wszystkim bardzo złe obchodzenie się ze zwierzętami sprzyja temu, że wirusy przeskakują ze zwierząt na ludzi, więc zróbmy to dla swojego dobra. Dobra zwierząt, tak? Bo jest coś takiego też metaforycznego w tym, że nagle to ludzie zostali na jakiś czas zamknięci w klatkach, założono im kagańce i to nie jest uczucie, prawda? Więc po prostu nie róbmy tego aż w takiej masie zwierząt. Ja nie mówię, że mamy być całkowicie radykalni, zmienić wszystko, ale polepszmy chociaż trochę nasz stosunek. Czyli niech delfiny zostaną w kanałach Wenecji. Tak. Magdo,
A u ciebie A ja ta bym jedna była rzecz? za taką harmonią. To znaczy, chciałabym, żeby po tej pandemii, im bardziej słuchałam Kasię, tym bardziej chciałabym wejść z nią w polemikę na ten temat, ponieważ właśnie wczoraj denerwowałam się, słuchając polityka niemieckiego podczas takiego popularnego talk show'u, który cały czas, gdzie talk show był poświęcony wyzyskiwaniu pracownikom bułgarskich, rumuńskich i polskich w rzeźniach niemieckich, cały czas mówiono o prawach zwierząt. A w ogóle nie mówiono o feudalizmie tych i wykorzystywaniu tych ludzi, którzy pracują tam. Ale ludzie ta jedni trupy. Aha, no dobrze, okej. Okay. Więc ja bym była za taką miarodajnością, żebyśmy po prostu nie oszaleli we wszystkim, czyli nie szli tylko, że nie wolno jeść mięsa, nie wolno robić tego, ja kocham. Czyli umiar ci się marzy. Umiar, mi się, tak, mi się ale marzy umiar, ale poczekaj, Kasiu, chcę dokończyć swoją myśl, bo dziewczyny, to miało być jedno zdanie, próbujemy skończyć naszą rozmowę, która mogłaby trwać do rana, wiemy o tym wszystkim. Tak, więc nie będziemy przeciągały i nie, właściwie po prostu żyjmy i dajmy żyć innym. Ale ja tego powiedzieć, ja wcale nie nawołuję do żadnego radykalizmu i do tego, że nie wolno jeść mięsa. Ja mówię o masowej produkcji mięsa. To właśnie ci ludzie, o których wspomniałaś, są też ofiarami tego przemysłu. Tego, że po prostu to chodzi o zmniejszenie skali, o zupełnie inne, o właśnie o umiar myślę, że... i humanitarne podatki. Można się spokojnie pogodzić, ale... tak. Mhm. Że chyba można was spokojnie pogodzić bardzo, żeby... tym, że to chodzi o jakieś zeskalowanie w dół, to na pewno pozwala przywrócić równowagę również w naszej ale relacji forma, z istotami nieludzkimi. Tak. Ale forma, w jakiej to często przekazujemy, jest tak pełna emocji i tak samo udało się temu politykowi wczoraj, który po prostu tak dużo mówił o zwierzętach, że myślał też o tych ludziach, ale zapomniał o nich w końcu powiedzieć. I to było takie po prostu dla mnie znowu szokujące. I też chciałabym, żebyśmy po tej pandemii nauczyli się doceniać to, co w jodze jest też tak ważne, prawda? Tę chwilę, która się dzieje teraz. Czyli to... Prawda? To, że ten ptak za oknem śpiewa, mam takiego zięba, czy dobrze mówię, zięby, są, zięba jest, który po prostu tak. Idę spać o drugiej, trzeciej, bo ciągle jeszcze bardzo dużo pracuję nad różnymi innymi projektami i ciągle coś piszę i zaczyna śpiewać i wstaje rano i on jeszcze ciągle śpiewa i chciałabym słyszeć go tak samo po pandemii, jak słyszę go teraz. Ta bardzo zimna wiosna. W Polsce jest dość zimna wciąż i sucha. Rzeczywiście dla wielu ludzi, z którymi ja rozmawiałam, była pierwszą wiosną, którą mieli szansę autentycznie, uważnie zaobserwować i przeżyć. Widzę, że wasza wyobraźnia ma się świetnie. Moce twórcze i zdolność wybiegania głową jakoś optymistycznie naprzód cały czas w was jest. Bardzo wam za to dziękuję i bardzo wam dziękuję za tą super emocjonującą wymianę. Wspaniale było się z wami zobaczyć. Nie zmniejsza to nijak naszej tęsknoty ani za wami, ani za państwem w Big Book Cafe. Oglądało nas przez te półtorej godziny bite prawie cały czas około 100 osób, więc w Big Booku byłby spory ścisk i na drabinie na pewno ktoś by siedział. Także cieszę się, że udało nam się w jakimś sensie odtworzyć to, co mogłoby się nam zdarzyć wszystkim tutaj w realu. Bardzo na was czekamy. Mam nadzieję, że wsiądziecie do pociągów, na promy, do samolotów, czym się da i że się tutaj zobaczymy jak najprędzej. Wszyscy w dobrym zdrowiu i z jednak cały czas zdrowymi głowami, otwartymi sercami do tej bliskości i wyobraźni, o której mówiłyście. Trzymamy bardzo kciuki za wasze nadchodzące książki. Kasia, rozumiem, jakoś na początku drogi. Magdo, czekamy na twoje, na księcia. Po prostu czekamy na księcia na białym koniu, który już w pierwszych dniach września na brunatnym w Polsce. A tymczasem do czytania Bardzo zimna wiosna Kasi Tubylewicz. Raz jeszcze bardzo wam dziękuję. Dziękuję państwu, że byliście z nami tak konsekwentnie i długo. Dziękujemy za wszystkie komentarze, ciepłe słowa. I tak, kończymy w koronach, bo nam te korony z głowy jednak nie spadają. Przesyłamy uściski z Warszawy do Sztokholmu, do Berlina. Bądźcie zdrowe i do zobaczenia tutaj na miejscu. Albo my odwiedzimy was. Bo nam się do zobaczenia i nie zjedzcie całego sernika. Dziękuję, do zobaczenia. Dla ciebie zamówimy cały. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Dziękuję, do zobaczenia. Dobrej nocy dziękujemy. Państwu. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejne spotkania Big Book Cafe na żywo. 26 maja Kasia Jasiołek i
Grzegorz Piątek o tym, jak Polacy urządzali się po wojnie, czyli o designie wewnętrznym, zewnętrznym i projektowaniu w PRL-u, a potem 27 maja Maja Ostaszewska czyta fragmenty książki Jane Goodall o mądrości świata roślin, czyli bardzo w związku z tym, o co postulowała, o czym nam mówiła i o czym zamarzyła sobie Kasia Tubylewicz, a 28 maja Wojtek Chmielarz na gorącym krześle, w dwa ognie, dwie na jednego, przeputujemy Wojtka, ja i Ania Król. Do zobaczenia na kanale facebookowym Big Booka i w naszym YouTubie. Dobrej nocy. Dziękuję Wam raz jeszcze. Do zobaczenia. Dziękujemy.